Dzień dobry, witajcie kochani. Dzisiaj może taki dość nietypowy film na moim kanale, ale fajnie próbować nowych rzeczy i do nagrania dzisiejszego filmu zainspirowała mnie Vlog Lola właśnie z kanału Vlog Lola. Ten tag polega na tym, że odpowiadam na 13 pytań, które dotyczą właśnie YouTube'a i mojego podejścia do YouTube'a. Myślę, że tego typu filmy są dosyć ciekawe, ponieważ możecie dowiedzieć się czegoś więcej o mnie i mojego podejścia do różnych spraw. Także zaczynamy. Pytanie pierwsze. Czy subskrybujesz nowy kanał od razu, czy po kilku filmikach? Najczęściej i właściwie w 90% przypadków, nawet 95%, subskrybuję dany kanał od razu i wygląda to w ten sposób, że jeżeli natrafię na jakąś ciekawą tematykę albo ciekawą osobę, która mnie interesuje albo jakoś gdzieś tam swoją osobowością mnie zaciekawi, to subskrybuję i dopiero potem właśnie sprawdzam, czy dane treści na danym kanale mnie interesują i czy może poziom tych wiadomości, czy poziom wypowiedzi, czy poziom żartu jest taki sam jak ten, który mnie zainteresował i, że tak powiem, dopiero badam sytuację, badam grunt, czy zostaję na dłużej, ale najpierw właśnie jest subskrypcja. Pytanie drugie. Czy pamiętajcie o subskrypcji na Ciebie działa? Przyznam szczerze, że jakiś czas temu, jeszcze zanim w ogóle zaczęłam nagrywać na kanale, to pamiętajcie o subskrypcji nie działało na mnie, ponieważ ja w ogóle troszeczkę inaczej traktowałam YouTube'a, nie jako coś w rodzaju telewizji, oglądanie ulubionych kanałów, tylko wiecie, jeżeli potrzebowałam jakiejś konkretnej informacji, wpisywałam wyszukiwarkę, obejrzałam jeden film, tylko jakiś tam, na który natrafiłam, w danym momencie, kiedy po prostu poszukiwałam jakiejś informacji. Zmieniło się to w momencie, kiedy sama zaczęłam nagrywać, kiedy gdzieś tam bardziej zaczęłam wdrażać się w tematykę YouTube'a i pamiętajcie o subskrypcji. Może nie tyle na mnie działa, ponieważ ja już jakby gdzieś tam w zamyśle i z tyłu głowy o niej pamiętam i po prostu jak coś mnie urzeknie, wracając właśnie do pytania pierwszego, to po prostu klikam subskrypcję bez znaczenia, czy dana osoba powiedziała o tej subskrypcji, czy też nie. Pytanie trzecie. Czy masz włączony dzwoneczek powiadomień? Jeżeli chodzi o dzwoneczki, to rzeczywiście tak jest, że każdy kanał, który subskrybuje, nie jest ich dużo, to rzeczywiście włączony mam dzwoneczek, żeby żadne filmy gdzieś tam mnie nie ominęły. Nie zawsze mam czas akurat w danym momencie obejrzeć ten film, kiedy wyskakuje mi powiadomienie, ale gdzieś tam z tyłu głowy już pamiętam, że film mojego ulubionego youtubera czy youtuberki jest do obejrzenia, także myślę, że dzwoneczki są bardzo przydatne. Kolejne pytanie. Czy oglądasz każdy film w subskrypcjach, czy tylko wybrane? Tak jak mówiłam, nie mam za dużo kanałów, które subskrybuję, a jeżeli już subskrybuję, to też w 95% przypadków oglądam wszystkie filmy. Powiem Wam szczerze, że jest tylko jeden kanał, z którym mam pewien problem, tak naprawdę, bo już trzeci raz subskrybuję tą osobę, odsubskrybuję i cały czas nie mogę się zdecydować, czy to jest coś, co mnie interesuje, bo z jednej strony treści rzeczywiście czasem mnie coś tam zaciekawi, czy nawet włączę na zasadzie coś tam robię, gotuję obiad, czy zajmuję się Mikołajkiem, niech sobie leci w tle, ale wygląda to raczej na takiej zasadzie, że nie jest to coś, na co czekam. Także raczej w większości przypadków oglądam wszystkie, ponieważ czekam na te odcinki, a tylko w przypadku jednego kanału mam takie mieszane uczucia, ale wciąż daję temu kanałowi szansę i teraz trzeci raz nie odsubskrybowuję, bo jeżeli trzy razy już zasubskrybowałam, to znaczy, że gdzieś tam jest jakieś taki element, który mnie interesuje. Także cały czas daję mu szansę, ale większość naprawdę oglądam wszystkie. Mało tego, są kanały, gdzie wręcz nie mogę się doczekać kolejnych odcinków i gdzieś tam jak się pojawią albo sobie myślę, o jest weekend, będzie nowy odcinek na tym czy na tym kanale. Także tak, większość odcinków oglądam. Kolejne pytanie. Ile jest takich kanałów, w których oglądasz każdy film? Tak jak powiedziałam, w większości jest to 95% przypadków, w większości rzeczywiście oczekuję na te filmy. Pytanie szóste. Jakim typem komentującego jesteś? W ogóle nie komentujesz? Piszesz długie komentarze czy jednowyrazowe typu super pozdrawiam? Nigdy nie piszę super pozdrawiam. To raczej dla mnie oznacza łapka w górę, ale jeżeli chodzi o komentarze, to daję te komentarze niezbyt często. Jeżeli coś mnie bardzo zainteresuje. Na pewno są to miłe komentarze. Zawsze, jeżeli daję komentarz, to daję miły. Ewentualnie może być to komentarz z pytaniem. Nigdy nie zdarzyło mi się kogoś zhejtować. No nie wiem. Wydaje mi się, że hejtowanie to po prostu jakieś, wiecie,
gimbazę, jak to się mówi. Także tak, jeżeli chodzi o komentarze, to zdarza się nie za często i zazwyczaj są to miłe komentarze. Pytanie siódme. Czy pomijasz reklamy? Jeżeli chodzi o reklamy, to zazwyczaj, jeżeli pojawiają się na początku filmu, jest możliwość skipowania, to klikam to i myślę, że nie ma w tym nic złego. Nie jest raczej tak, że siedzę i oglądam całą reklamę, ponieważ one lecą w telewizji i też ich nie ogląda, chyba że, nie wiem, jem kolację, akurat leci reklama i nie szukam nowego kanału. Także tak to wygląda. Jest możliwość przełączenia, to przełączam, ale raczej tych reklam nie oglądam. I pytanie ósme. Czy oglądasz filmy na przyspieszeniu? Nie do końca wiem, co to znaczy przyspieszenie, czy to chodzi o przeskakiwanie. Może tak, większość oglądam filmów od początku do końca, a jeżeli pojawiają się jakieś treści, które mnie kompletnie nie interesują w danym filmie, to rzeczywiście troszeczkę przewijam ten fragment, przeskakuję już powiedzmy do dalszej części vloga, bo często oglądam vlogi, także przeskakuję do dalszej części vloga i wtedy jakby pomijam ten fragment. Natomiast jeżeli oglądam jakąś ciekawą pogadankę, której tematyka bardzo mnie interesuje, to nawet film może trwać dla mnie 40 minut i jestem w stanie go obejrzeć. Czy klikasz w linki, jeśli wiesz, że są afiliacyjne? Wiem, że część z Was pewnie nie wie, co to są linki afiliacyjne. To część youtuberów zarabia pieniądze właśnie dzięki linkom afiliacyjnym. Tylko tu sprostuję, że to nie chodzi tylko o youtuberów, tylko każdy ma możliwość zarabiania na linkach afiliacyjnych. I po prostu linki afiliacyjne polegają na tym, że jeżeli ja bym pod swoim filmem wypisała kilka linków, i jeżeli Ty wejdziesz w ten link i kupisz coś właśnie z mojego linku, to ja bym otrzymała jakiś tam drobny procent za polecenie, czyli 3, 5, 10 różne są te stawki. Ja akurat nie mam żadnej takiej współpracy, jestem początkującą youtuberką, nie uważam, żeby było w tym nic złego. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeżeli coś mi się spodobało z czyjegoś polecenia, to jak najbardziej i bardzo chętnie klikam właśnie w ten link afiliacyjny, żeby ta osoba miała jakiś procent z tego, ponieważ poleciła mi fajną rzecz. Przyznam szczerze, że dochodziło do sytuacji, gdzie moja ulubiona youtuberka polecała jakąś rzecz. Wchodziłam w te linki, a czasami są to dosyć drogie rzeczy i w danym momencie nie miałam pieniędzy, wiedziałam, że chcę sobie to później kupić, jest to na mojej liście zakupów i później wracałam celowo pod ten film, żeby kliknąć tego linka właśnie tej youtuberki, żeby ona miała z tego procent. Dlatego, że poleca mi świetną rzecz, wiem, że to jest osoba, która naprawdę używa bardzo dobrojakościowych rzeczy i chętnie kupuje rzeczy z jej polecenia, dlatego też zawsze, jeżeli jest taka możliwość, to korzystam z linków afiliacyjnych. Ach, o linkach tu się rozgadałam. Kolejne pytanie. Jakiej długości lubisz filmy? Tutaj mogę podzielić na dwie kategorie. Jakiej długości lubię filmy oglądać i jakiej długości lubię filmy nakręcać. Jeżeli chodzi o filmy długości, które oglądam, to naprawdę są to bardzo różne. Tak jak Wam mówiłam, zdarzają się pogadanki, które mogą trwać nawet i do 40 minut. Nie zapomnę, jak byłam w ciąży, oglądałam wszystkie filmy o porodach i zdarzały się filmy po 15 minut i zdarzały się filmy po 40 i 50 minut. I powiem Wam szczerze, że jeżeli osoba jest, że tak powiem, w moim klimacie, taka żywiołowa, gestykuluje i właśnie wypowiada się w sposób taki dosyć ciągły, energiczny i żywy, mnie to bardzo kręci, bo to jest typ właśnie mojej osoby, czyli jest to osoba podobna do mnie i lubię takich osób słuchać, dlatego też takie filmy mogły trwać dla mnie 50 minut i było świetnie. A zdarzały się filmy po 20 czy po 15 minut, gdzie nawet te historie nie były dosyć rozwinięte, nie miałam możliwości, wiecie, wczucia się i takie filmy nawet mniej mi się podobały. Natomiast jeżeli chodzi o vlogi, też tutaj nie ma takiej reguły. Jeżeli jest to coś ciekawego, fajnego, to naprawdę może trwać to długo. Z kolei jeżeli chodzi o filmy, które kręcę nieraz, chciałabym się zmieścić w tych 15, max 20 minutach, ale czasami wydaje mi się, że chcę coś tak ważnego przekazać dla mnie, albo jest coś tak ciekawego w moim odczuciu, że nakręcam dla Was takie długie te filmy. Być może czasami są zbyt długie, jeżeli tak, to dajcie mi znać, bo wiecie, jakby robię to według własnego wyczucia. Kolejne pytanie. Dajesz kciuki pod każdym filmem? Czy dajesz kciuki pod każdym filmem? Pod każdym filmem nie daję kciuków. Często dosyć daję łapki w górę, jeżeli film mi się naprawdę podoba, albo jeżeli chcę, żeby gdzieś tam ten film był u mnie w zapamiętanych, bo coś mnie super zaciekawiło, to daję łapki w górę, albo coś we mnie wstrząsnęło, wywołało jakieś emocje, to naprawdę daję łapki w górę. Jeżeli chodzi o łapki w dół, to nie dałam nigdy z ręką na sercu, dlatego że
Dlaczego nie? Ponieważ ktoś, nawet jak nagrał film, który nie do końca mi się podoba, albo nie do końca trafia w obszar moich zainteresowań, czy też tego, o czym chciałabym posłuchać, to mimo wszystko ta osoba wykonała jakąś pracę. Ja jestem teraz też często po drugiej stronie, właśnie nagrywając film, przygotowując się, wiem, że nawet nagrywając film, który może spodobać się chociaż jednej osobie, a całemu reszcie ogółowi nie, to naprawdę jest to dosyć, jest to praca, która wymaga zaangażowania, czyli ustawienia światła, ustawienia kamery, zrobienia makijażu, przygotowania się, wyprostowania włosów, na co dzień nie prostuję. Wiecie, jakoś przygotować się do tego filmu, czy napisać sobie taki mini scenariusz, bo w niektórych filmach też sobie piszę, także wiem, że jeżeli nawet film mi się nie podobał, to dana osoba naprawdę włożyła wysiłek w to, żeby nagrać ten film, potem jeszcze go zmontować, to właśnie będąc po tej drugiej stronie, nie jestem w stanie dać nikomu łapki w dół. Naprawdę, także nigdy mi się nie zdarzyło, nawet jeszcze jak właśnie nie nagrywałam, bo wtedy, tak jak mówię, nie wiedziałam, na czym polega YouTube, więc te łapki dla mnie to też była jakaś abstrakcja i po prostu wtedy nie dawałam żadnych. Tu jest 12 pytanie właśnie, jak często dajesz kciuka w dół, to wydaje mi się, że już właśnie przed chwileczką Wam odpowiedziałam. I pytanie 13, czy udostępniasz filmy innych twórców? Jeżeli chodzi o udostępnianie filmów, to nie zdarza mi się. Jednym, jedynym wyjątkiem chyba było jednego kanału ostatnio, rzeczywiście. To był naprawdę wyjątek, że bardzo mi się filmik spodobał, był bardzo nietypowy, zabawny, taki bardzo oryginalny i wiedziałam, że gdzieś tam to i tak będzie furora w internecie i rzeczywiście była, dlatego też udostępniłam ten film. To się naprawdę zdarza bardzo sporadycznie, raczej powiedziałabym, że nawet to jedno udostępnienie to był taki wyjątek potwierdzający regułę, że nie udostępniam filmów. Nie wiem czemu tego nie robię, nie myślę o tym, nie zastanawiałam się. Bardziej właśnie skupiam się, żeby dać łapkę w górę, żeby ewentualnie skomentować film, jeżeli coś mi się podoba, to napisać o tym, a jeżeli mi się film nie podoba, to po prostu go wyłączyć i nie dawać łapki w dół. O udostępnianiu nigdy nie myślałam. To tyle, moi drodzy. Odpowiedziałam na wszystkie ich 13 pytań. Jeżeli tego typu filmy, jakieś różne tagi Was interesują, to bardzo proszę dajcie mi znać. Być może takich filmów pojawi się więcej na moim kanale. Dziękuję, że oglądaliście ten film. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli Wam się podobał. Dajcie łapki w górę i do usłyszenia już niebawem. Cześć!